saranam gacchami. Lepiej zrozumieć kulturę buddyjską, opowiem Wam pokrótce historię Buddy. Początkowo Budda, zanim został Buddą, był księciem Siddhartą. Był zwyczajnym człowiekiem. Dlatego też ma to taki symbol, że każdy w naszym życiu może pozostać Buddą. Budda urodził się w królewskiej rodzinie, tuż pod Nepalem, w Kapilavastu. Tuż po jego narodzinach do króla przybył wieszcz, który ogłosił: twój syn może w swoim życiu obrać dwie drogi. Jedną z dróg jest pozostanie filozofem, natomiast drugą z dróg jest pozostanie następcą tronu. Król bardzo sobie życzył, aby Siddhartha został następcą tronu, z tego względu, że był on jedynym następcą, który mógł przejąć tron. Zapytał on więc wieszcza: co mogę zrobić, aby mój syn pozostał następcą tronu? Ten odpowiedział: aby twój syn pozostał następcą tronu, nie może on doznać w swoim życiu żadnego cierpienia. Nie może on się zetknąć z żadnymi prawdami życia doczesnego. Król bardzo przejął się tym wszystkim i postanowił zamknąć księcia Siddhartę w zamku. Otoczył go wszystkimi pięknymi rzeczami, które mógł sobie on tylko wyobrazić. Był otoczony on pięknymi kobietami oraz pięknym, luksusowym życiem. Miał on również żonę i dziecko. W wieku 29 lat książę Siddhartha opuścił zamek i zobaczył wszystkie doczesne cierpienie tego świata. Początkowo spotkał on osobę starą i doświadczył starości. Uznał, że w naszym życiu my możemy również doświadczyć starości. Kolejnym etapem było spotkanie osoby chorej. Wtedy zdał sobie on sprawę z tego, że ludzie doświadczają choroby, doświadczają cierpienia. Następnie spotkał on śmierć, spotkał osobę zmarłą na nosza. Ostatnią osobą, którą spotkał on na swojej drodze, był mnich. Wtedy zdał on sobie sprawę, że luksusowe życie nie jest prawdą. Tak naprawdę ludzie doświadczają cierpienia i innych przykrych rzeczy w ciągu życia. Dlatego też postanowił on opuścić zamek, postanowił on opuścić rodzinę oraz a w tym syna, i wyruszyć w świat, odkrywać własną duszę. Początkowo spotkał on na swojej drodze ascetę. Pomyślał: może ja powinienem, tak jak asceta, wyniszczyć swoje ciało, medytować bez picia, bez jedzenia, aby doznać oświecenia w swoim życiu. Po około 40 dniach medytacji uznał, że wcale to nie jest takie dobre. Ja wyniszczyłem swoje ciało, ale nie jestem teraz w stanie pomóc nikomu. Dlatego też miał on styczność z luksusowym życiem oraz z wyniszczeniem własnego ciała i doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem w naszym życiu jest życie life on the middle, co oznacza życie w pośrodku, życie bez takich luksusowych rzeczy oraz bez kompletnego dna. Następnie Budda wyruszył do Indii i postanowił medytować. Uczył się on medytacji od najlepszych mistrzów. Dodatkowo spędził on mnóstwo czasu pod drzewem Bodhi, pod którym doznał oświecenia. Uznał on, że nasze ciało jest tylko ciałem. Powinniśmy się wyzbyć przywiązania do naszego ciała i skoncentrować się bardziej na przywiązaniu do naszej duszy, na odkrywaniu naszej duszy oraz na zgłębianiu tego, czego nasza dusza potrzebuje. Dobra. So, 5 praw Buddha. First thing is like, you are not killing animals which has life. And you are not stealing from other people which has rights. And you are not like, if you are married, if you are dating someone, you are not sleeping around with another woman or another opponent, which is according to your sexual gender. So, and that you are not lying. Next one is, you are not lying, like in any case in life. And for the last one, you are not drinking too much, which is if you are behaving just as a Buddhist. Yeah. Buddha. Yes. Could you please answer why this monk is? Dlaczego ten monk jest niebieski? So, what happened to Bugalan monk? It was like in one life, Bugalan monk took the parents to the jungle, acting as someone's stealing my cart
in the house, so I cannot escape. The parents were like so old that they couldn't see what's happening. So actually, the Mughalan monk did this act because based on the wife's, based on his wife's on that lifetime bad ideas. So then he passed away from that life and became a monk in this life. And that's why he, because of that bad thing to done their parents, he became blue. Czyli w takim sensie karma powraca. Tak. Karma get back. Could you please tell me something more about karma? So karma is something like this. Simply, if you do something bad, the bad thing comes to you, just like that, in this lifetime or next lifetime. Like to this monk? Yes. Mm.